Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Poznajcie Pawła, który już od 4 lat jest na diecie roślinnej. Jest to osoba, która walczy ze stereotypami dotyczącymi weganizmu, ale także utożsamia go ze stylem życia. Paweł opowie nam, dlaczego zdecydował się zmienić całkowicie swój jadłospis oraz co do tego doprowadziło. Co skłoniło Cię do przejścia na weganizm? No na początku to było zdrowie, bo miałem operację wyrostka i ona tam nie poszła najlepiej i przez jakiś czas nie mogłem jeść ciężkostrawnych rzeczy. Fakt, że moja ówczesna dziewczyna była wegetarianką, też mi trochę pomógł, bo ona mnie zainspirowała. Pokazała mi jakieś strony internetowe, gdzie sobie czytałem. No i te fakty naukowe, które gdzieś tam poznałem, sprawiły, że podjąłem decyzję, że warto przejść na dietę roślinną właśnie ze względów zdrowotnych. No ja uwielbiałem mięso, jadłem je codziennie, kilka razy dziennie i nie dlatego jestem teraz wege, bo nie lubię mięsa, tylko właśnie pomimo to, że kiedyś lubiłem, bo tak na mnie te fakty jakby wpłynęły mocno. I one są jednoznaczne, one jednoznacznie pokazują, że to jest na pewno zdrowa alternatywa odżywiania. I takim stereotypem jest, że to jest drogo, że jest ciężko zastąpić mięso, że jak nie jesz mięsa, sera, jajek, mleka, to co tak naprawdę jesz? A prawda jest taka, że ja sobie idę do sklepu i w jednym sklepie, na przykład w Biedronce, albo w Lidlu, albo w Carrefourze, robię wszystkie zakupy na cały tydzień. No i jedyna różnica jest taka, że zamiast skręcać walejkę z mięsem, to sobie skręcam walejkę wege. I to jest jedyna różnica, to jest żadnego wysiłku mnie nie, dodatkowego nie kosztuje, żadnej pracy, żadnych nakładów. Zamiast sięgać po kurczaka, sięgam po tofu, więc to jest tyle. Drugi takim na pewno stereotypem jest, że wszyscy weganie to są tacy ekoświry, nie? Że musisz się przypinać do drzew, tak jak Greenpeace na przykład strajkowe, rzucać farmą w ludzi noszących futra. Nie musisz tego robić, jakby to nie jest dla każdego i nie jedzenie mięsa to po prostu nie jedzenie mięsa. Weganizm to nie jest subkultura. Mówię, możesz nie jeść mięsa, a możesz być normalnym człowiekiem, tym kim jesteś. Jeżeli pracujesz, czy studiujesz, czy uczysz się, czy masz rodzinę, czy nie masz rodziny, czy chodzisz w dresie, czy chodzisz w garniturze, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu nie jesz mięsa. Stereotypy właśnie, o których wspomnieliśmy, no nie biorą się znikąd tak do końca, nie? Że weganie bardzo często komentują, ja byłem taką osobą, że na początku bardzo często komentowałem, że pokazywałem o zaglądaniu komuś do koszyka i mówiłem, że jest mordercą, bo tam zobaczyłem u niego kurczaka. No jest to bez sensu, bo jaki jest tego cel? Jakby jeżeli, tak jak mówiłem, mi na początku pomogła moja dziewczyna i ona mi wskazała pewne błędy, które popełniałem i wskazała mi drogę, którą powinienem iść i pewne źródła i materiały i strony internetowe. Jeżeli ja jako osoba wege nie mam zamiaru wskazać, pomóc ani wesprzeć drugiej osoby, to lepiej, żebym się w ogóle po prostu nie odzywał. Nie? Jeżeli moim celem jest tylko, nie wiem, wypunktować kogoś i powiedzieć, że jest taki i owaki, to nie jest chęć zmieniania świata, tylko to jest ego. Wydaje mi się, że trzeba trochę też pokory, kiedy się o tym mówi, bo to jest, zwłaszcza dla znajomych, to jest istotne, ale to też jest ważne dla bliskich. Jest taki żart, że mówi się skąd wiesz, że po czym poznać, że ktoś jest wege, nie? No, on ci sam o tym powie w tej naszej stronie. Mój kolega na przykład, śmieszna sytuacja w pracy, zapytał mnie, co by było, gdyby zaprosił mnie do siebie do domu i u niego w domu byłby taki zwyczaj, że jak przychodzi, każdy gość, który przychodzi, to musi wypić 50 wódki i zagryźć to kiełbasą. Czy wtedy bym przyszedł i uszanował jego tradycję? I mówię, że no nie zjadłbym tej kiełbasy, bo w tym momencie nie jem mięsa, bo tak jak wspomniałem, nauka, nie? Ale jestem otwartą osobą na zmianę. Jeżeli przekonasz mnie, przedstawisz takie argumenty, które mnie przekonają, że nie mam racji, że się myliłem, no to ci powiem, nie mam racji, się myliłem i wtedy zjem to mięso. Natomiast w tym momencie nie ma takich argumentów i ja uważam, że
to jest dobry wybór. I prawdopodobnie zaproponowałbym temu koledze spotkanie na jakimś bardziej neutralnym gruncie, gdzie żaden z nas nie musi jakby rezygnować, nie? Taki kompromis, żebyśmy się nie musieli z tym kłócić. Jest jedna taka zasada, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o w ogóle o dietę. Znaczy też dieta wegańska, a weganizm, ja bym tu rozróżnił, że to nie są te same rzeczy, że dieta to jest coś, co się zaczyna i kończy, natomiast weganizm to jest cała ideologia. I ja bym myślał, że taki najlepszą pośrodkiem to jest taki styl życia wegański, wegetariański czy roślinny. Są osoby takie, które gdzieś tam nie chcą inkorporować całkowicie tej ideologii wegańskiej, natomiast są zainteresowane właśnie odżywianiem, tym roślinnym. I dla nich ja bym proponował właśnie takie pojęcie, że to jest taki roślinny styl życia, o roślinne odżywianie na zasadzie takiej, że to musi być proste. Musi to być proste na każdym etapie i przygotowania, i przechowywania, i robienia zakupów, i sprzątania, tania i gotowania. Ale chodzi mi bardziej o takie gotowanie, nie? Że nie ma się co porywać na jakieś dziwne przepisy, że nie ma co wymyślać, nie ma co kupować jakichś takich śmiesznych rzeczy, że to ma być proste. Jeżeli chcemy, żeby to przetrwało przez lata, nie? Że to musi to być proste. Przyszedł czas na rozmowę z drugim gościem, Michałem, który jest już na diecie wegańskiej od 8 lat. Michał opowie nam o weganizmie z całkowicie innej strony, niż możemy sobie to wyobrazić. Czy weganizm jest związany w jakiś sposób z religią? I czy w Biblii jest napisane, że ludzie mieli jeść wyłącznie rośliny, czy jednak mięso? Dlaczego przyszedłeś na dietę roślinną? Tak pół serio, pół żartem mogę powiedzieć, że z ciekawości, żeby sprawdzić, jak to będzie. No a tak w ogóle to nigdy za mięsem nie przepadałem. To znaczy, odkąd sięgam pamięcią, to zawsze byłem zmuszany do jedzenia mięsa. Jedyne, co mogłem zaakceptować, to naprawdę jakieś chude mięso. Powiedzmy, mi smakowało i mogłem je w jakiś sposób tolerować. Ale jak pojechałem na studia i sam już sobie zacząłem gotować, układać jadłospis, postanowiłem zaeksperymentować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i jak się okazało, ta forma diety zdecydowanie lepiej zaczęła mi służyć. No w ogóle uświadomiłem sobie, że to, co brałem za coś naturalnego, że po takim typowym, tłustym, mięsnym obiedzie człowiek musi się czuć ospały, trzeba sobie zrobić jakąś drzemkę. W ogóle ten obiad jeszcze przez kilka następnych godzin czujesz w żołądku, że wcale tak nie musi być, że nie jest naturalna reakcja organizmu. Że jak zacząłem jeść w sposób roślinny, to wszystkie te objawy zniknęły. Nie musiałem robić sobie drzemek, czułem się wręcz dużo bardziej pobudzony, miałem więcej energii. No a to dla mnie akurat był na duży plus, dlatego że jestem też osobą aktywną, więc to też się przełożyło na sport, który uprawiam. To jest dodatkowy taki plus i skutek uboczny zarazem. Jeżeli jesteś na diecie roślinnej, to co ty w takim razie jesz? Bo odmawiasz sobie mięsa, odmawiasz sobie jajek, odmawiasz sobie mleka, sera i tak dalej. Więc to takie patrzenie na tę dietę w sposób taki eliminacyjny, że właśnie będąc na diecie, to nie jem tego, nie jem tamtego i tak dalej, i tak dalej. Z tego względu kładłem przede wszystkim nacisk na to, żeby pokazywać im, że nie tyle sobie odmawiam czegoś, co po prostu zastępuję te składniki. Jeżeli nie jem mięsa, no to zamiast tego jem soczewicę. Jeżeli nie piję mleka, no to sięgam po zamienniki roślinne, jak na przykład jakiś napój owsiany. Mój jadłospis się powiększył. To też do mnie dotarło z czasem, jak bardzo monotonna była moja taka codzienna dieta. Może skupię się najpierw na samej filozofii. Dzięki niej zacząłem dostrzegać w tej diecie te aspekty, które gdzieś nie miały dla mnie znaczenia. Na przykład jak zacząłem rozczytywać się filozofii indyjskiej, na przykład yoga klasyczna, dla której jednym z głównych nakazów jest niekrzywdzenie. Niekrzywdzenie w ogóle istot żyjących, te, które mogą odczuwać w jakikolwiek sposób. Tutaj sam ten nurt filozoficzny w ogóle zachęca do takiej postawy, do rezygnacji z działań, które miałyby się przyczyniać do krzywdzenia innych istot. Więc no, filozofia na pewno zaczęła mnie na te sprawy uwrażliwiać, no i umacniać w tym wyborze, który podjąłem poniekąd z ciekawości, poniekąd z jakiegoś takiego słabego przywiązania do mięsa, nie? Gdzieś tak, który wyniknął z takich kwestii bardziej praktycznych. To tutaj filozofia pomogła mi się w tym utwierdzić. Kwestie teologiczne są mi bardzo bliskie, zwłaszcza Biblia. I myślę, że to zależy dużo od tego, jak do konkretnych fragmentów podchodzimy. Ryzyko jest takie, że często możemy dokonywać interpretacji, którą będziemy dostosowywać już do jakichś takich wcześniejszych naszych założeń.
Nie, że poniekąd będziemy trochę zniekształcać treść, która kryje się w danym fragmencie. I to bardzo wyraźnie widać chociażby, jak zajrzymy do pierwszych stron Biblii, do Księgi Rodzaju, gdzie tam pada nakaz Stwórcy, który jest skierowany do pierwszych ludzi, a mianowicie taki, że mają oni sobie czynić ziemię poddaną. No i to właśnie czynienie sobie ziemi poddaną, panowania nad nią, często jest wypaczane w ten sposób, że to jest zezwolenie na to, że możemy tę ziemię eksploatować do takich naszych właśnie egoistycznych potrzeb, nie, że my teraz jesteśmy panami, więc robimy co chcemy. No to jest przecież w ogóle nawet odwołując się do zdrowego rozsądku, to nie trzeba sięgać po jakieś tam interpretacje teologiczne, od kiedy to w ogóle dobry władca w jakikolwiek sposób ciemięży swoich poddanych, czy w ogóle jeżeli coś jest w zasięgu jego władzy, no to oznacza, że może być wykorzystywane dla jego potrzeb. Władca jest ustanowiony po to, żeby troszczyć się to, nad czym ma władzę. Nie? A poza tym pierwsi ludzie otrzymali tę ziemię w dzierżawę, więc oni mieli się przede wszystkim o nią troszczyć. Nie? Więc po to, aby właśnie oddać ją w jak najlepszej kondycji. Więc taka interpretacja, która miałaby polegać na tym, że teraz możemy sobie używać do woli, jest zupełnie błędna i z perspektywy zdrowego rozsądku, i z samego tego fragmentu. Także z takimi stereotypami też staram się walczyć i zupełnie ich nie popieram. W ogóle sami ci pierwsi ludzie, którzy właśnie mieli panować nad tą ziemią, nie dostali żadnego przykazu, że mieli żywić się zwierzętami. Bóg wyraźnie powiedział, że za pokarm mają im służyć rośliny. Więc taki był od początku plan Boga. Kwestia spożywania mięsa pojawia się dopiero później, po potopie, gdzie jak wiemy, no ten rozwój moralny ludzkości, jeżeli to można w ogóle nazwać rozwojem, raczej w drugą stronę, degradacja tego rozwoju, zmusiła niejako do nagięcia tego podstawowego planu i wtedy Bóg zezwolił na spożywanie mięsa. Więc ja często lubię siebie określać właśnie jako osobę, która promuje wartości przedpotopowe. I stąd tutaj. W każdym razie w Biblii łatwiej jest znaleźć zachętę do tego, żeby spożywać rośliny, niż zabijać zwierzęta. Chociaż ta kwestia dla Biblii nie stoi w centrum, więc Biblia, tak podsumowując, wcale nie zachęca do zabijania i spożywania mięsa, ale też nie daje takiego bezpośredniego i jednoznacznego zakazu, że to jest z punktu widzenia etyki niewłaściwe. Ale na pewno na takie stereotypy, które są błędne, Biblia nie zezwala. W duchowości chrześcijańskiej kwestia spożywania roślin była istotna już od samego początku. Zajrzelibyśmy do zakonów monastycznych na przykład, to oni w swojej regule mają przykazane w ogóle, żeby żywić się roślinami. Ja sam, jak kiedyś byłem na górze Athos, to jest góra zamieszkana przez mnichów prawosławnych, no to ich dieta właśnie ograniczała się tylko do pokarmów roślinnych. A to wynikało poniekąd z takich aspektów ascetycznych, postnych, że odmawianie sobie tego typu pokarmów miało na celu uwrażliwienie się bardziej na ten rozwój duchowy, właśnie, żeby nie tyle skupiać się na przyjemnościach cielesnych, co zwrócić się właśnie w stronę ducha. Sama dieta ułatwia tego typu podejście. Nie, tutaj też się pojawia kwestia postu, nie, że często ludzie wierzący redukują post do kwestii właśnie pokarmowych, że jak czegoś sobie odmawiam, na przykład w piątek nie jem mięsa, no to już poszczę. No nie, właśnie chodzi o to, że to jest jakby taki warunek wstępny. To nie samo odmówienie sobie czegoś jest postem. Właśnie to, że sobie czegoś odmawiam, czyli właśnie tu jest taki jakiś aspekt taki cielesny, fizyczny, no to dzieje się po to, żebym właśnie skupił się bardziej na tej sferze duchowej. Czyli jeżeli nie jem mięsa, no to wtedy mogę w jakiś taki sposób skoncentrować się na tej rzeczywistości wewnętrznej, czyli będę się teraz na przykład karmił jakąś lekturą duchową czy Biblią. Nie? Więc tutaj też, żeby mieć takie troszkę szersze spojrzenie na to, czym jest post. Pod kątem takim duchowym dieta roślinna wcale nie stoi w sprzeczności, a wręcz przeciwnie, może niesamowicie pomagać w tej kwestii. Poza tym w samej takiej tradycji chrześcijańskiej kwestia życia, no, powiedziałbym, że stoi w centrum zainteresowania. Chrześcijanin to jest
osoba, która troszczy się o życie. Zwłaszcza tu jest duży nacisk położony na to, że troszczymy się o życie ludzkie. No ale czemu też nie rozciągnąć tego podejścia i nie troszczyć się również o życie zwierząt, czyli być tak naprawdę w 100% pro-life. No i to ja też w takiej swojej postawie promuję.